Dzień dobry, kochani. Odzywam się tutaj z mojego stanowiska do malowania. Ale co chciałam wam powiedzieć? Wczoraj już się do was nie odezwałam, bo powiem wam, że byłam tak zmęczona. Bardzo późno wróciłam do domu. I tam już nie chcę wnikać dlaczego. I tak, ani włosów nie pofarbowałam, ani prania nie zużyłam, ani włosów nie umyłam. No po prostu nie zrobiłam nic. Dziś mamy nowy dzień. Wstawiłam sobie wodę na zieloną herbatę, bo jestem już po kawie. I teraz tak przyszłam do was, żeby powiedzieć wam, że chcę przetestować tę maskę do włosów. Nie wiem, ja jej jeszcze nigdy nie miałam. Ona tak pachnie, powiem wam, tak strasznie ziemiście, ale tak... No bo to jest z korzeniem, ekstraktem z korzenia tataraku. I powiem wam, że co ona ma zrobić? Ma dzięki regularnemu stosowaniu maski włosy stają się mocniejsze i bardziej wygładzone. Nabierają sprężystości i połysku. Dodatkowo zawiera ekstrakt z palmy sabalowej i witaminę PP. Jak wiemy, witamina PP jest właśnie po to, żeby utrzymać właśnie kondycję naszych włosów i ona ma wzmacniać nasze włosy. Więc no zobaczymy, słuchajcie, ona tutaj... poczekajcie, ona... Co ja mówię? Ona ma tutaj... Jest napisane, że odczekać nie więcej niż 2 minuty, a następnie spłukać wodą. Nanieść na czyste i wilgotne włosy u nasady i rozprawiać na całej jej długości. Ale ja nie mam czystych włosów, ja dzisiaj muszę już je umyć, słuchajcie. Bo już mam tak, no one nie są tłuste, ale po prostu czuję, że przez to, że jest ogrzewanie w mieszkaniu, to po prostu... Całe ciało jakoś czuję, nie wiem czy wy też tak macie, ale czuję, że po prostu ja się wysuszam. Po prostu się wysuszam. I znów mam problem, słuchajcie, z moimi paznokciami, bo znów zaczynają mi się rozdwajać. Ja nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia. No dobra, no ale nie będę narzekała, bo widocznie, widocznie mam mało tych witamin, więc muszę coś z tym zrobić. No dobra, mniejsza o większość, ale wiecie co, chyba nałożę sobie tę maskę. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ona mi zadziała, tak więc wybaczcie, idę sobie nałożyć i zaraz do was wrócę. No, już jestem. Jak widzicie, nałożyłam sobie na włosy, na całe włosy i nie żałowałam sobie tego produktu, ale właśnie po to, żeby on mi naprawdę zadziałał. Zobaczcie, tyle użyłam, nie wiem czy zobaczycie. Słoneczko ładnie zaczyna świecić, ale powiem wam, że u nas w Warszawie jest taka lekka mgła i zrobiło się pioruńsko zimno. Jakoś powiem wam, że nie mogę się ogarnąć. Jak wychodzę, to naprawdę zakładam szal, jakiś taki, wyjęłam już większość moich płaszczyków, bo powiem wam, że no jestem straszny zmarzluch i jak tylko przemarznę, to od razu naprawdę ja się źle czuję. Nie to, że się od razu przeziębiam, ale czuję, że po prostu jestem jakaś taka cała... taka jakaś poobijana. To jest takie odczucie, jakby ktoś mnie, nie wiem, kijem zbił. Tak czuję po prostu. I chciałam wam jeszcze tutaj coś jedno powiedzieć, znaczy, a mianowicie zapytać was, czy wy też tak macie, że... Mamy październik. Ale czy wy też tak macie, że zaczynacie oglądać vlogmasy? Ja nie wiem, co się dzieje, po prostu ja wczoraj wieczorem wróciłam, ja wprawdzie nie nagrywałam, ale, ale jak tam się szykowałam do wieczornego snu, no to właśnie tak mi naszło. I włączyłam sobie vlogmasy różnych youtuberów, to powiem wam, że jakoś niespecjalnie zwracałam uwagę na to, znaczy, i może inaczej, nie tych wszystkich jak leci, tylko po prostu tych, których gdzieś tam, powiedzmy sobie, podglądam. I tak mi się miło zrobiło, powiem wam szczerze. Oczywiście na moim kanale w tym roku nie będzie vlogmasów, ja po prostu nie mogę sobie na to teraz pozwolić. Być może kiedyś, nie mówię nie, bo to jednak naprawdę potrzeba na to naprawdę dużo czasu.
No, a ja nie. Teraz w tym roku na pewno sobie na to nie pozwolę, no bo nie mogę, po prostu zwyczajnie w świecie nie mogę. Ale jak najbardziej chciałabym kiedyś dla Was właśnie taki vlogmas nakręcić. Dobra, moi drodzy, bo ja ględzę. Zaraz muszę iść się szykować, bo muszę wychodzić, znaczy szykować. No muszę przyspieszyć, bo muszę przede wszystkim zrobić sobie jeszcze paznokcie, a ich nie robiłam. Tutaj muszę je ładnie wyszlifować, bo widzę, że tu mi się znów, no mówię, rozdwajają. Powiem Wam, nie wiem, zaczęłam używać takiej odżywki. Zaraz Wam pokażę, poczekajcie, firolam z ceramidami, zobaczcie, już jest takie zużycie. I powiem Wam, że no było ok, ale później go jakoś odstawiłam. Zamieniłam go na jakiś inny produkt i nie wiem, czy dobrze zrobiłam, czy nie, ale znów po niego chcę sięgnąć, bo chcę sprawdzić, czy on rzeczywiście działał, czy nie wiem. Chociaż mi się wydaje, wiecie co, że mi chyba krzemu brakuje i jeszcze jakichś innych witamin z grupy B. Tak mi się wydaje. No bo jak wiecie, mięsa nie jem, więc no gdzieś tam muszę pewną suplementację przyjmować, żeby to wszystko zbilansować w organizmie. No ale dobra, w każdym razie. Nie to chciałam powiedzieć. W każdym razie muszę tak. Na pewno muszę paznokcie zrobić. Poczekam, aż mi ta maseczka zacznie działać. Muszę umyć włosy, uszykować się i szybko muszę wyjść. Ale zobaczymy, czy uda mi się jeszcze Wam pokazać, jak przed wyjściem wyglądam. Aczkolwiek nie wiem, czy w ogóle to Was interesuje, bo powiem Wam tak szczerze, jak tak się kiedyś zastanawiałam, co Was może zainteresować w takich vlogach, bo nie chcę, żeby one były też takie monotematyczne, a tu nie wiem, zjadłam, ugotowałam, uprałam. Ja wiem, to jest jak najbardziej nasze życie codzienne i każda z nas tak żyje, każdy z nas tak żyje, bo każdy z nas je, każdy z nas myje głowę, każdy z nas pije herbatę, kawę, sprząta, pierze, robi zakupy i tak dalej. Ale myślę, że właśnie chyba też taka jest intencja vlogów, tak? Że się pokazuje dokładnie to daily vlog, no daily vlog, czyli no obraz z dnia, no. No nie wiem, ale też nie chcę, żeby każdy vlog był podobny do siebie. Znaczy, staram się, żeby rzeczywiście Wam w każdym vlogu pokazywać troszeczkę inną część mojego życia. Wiadomo, że Wy widzicie tylko skrawek tego dnia. Czasem ten vlog składa się powiedzmy z 3-4 dni, bo tak też nieraz jest. I na pewno Wam tu muszę powiedzieć, że nie jesteście na bieżąco, nie jesteśmy na bieżąco z filmami. Mamy troszeczkę opóźnienia, bo, no bo inaczej bym nie dała rady. Bym musiała wrócić do nagrywania, powiedzmy, inaczej do wrzucania filmów tylko 2 dni w tygodniu. Więc, a chcę Wam po prostu dać siebie więcej, bo myślę, że będzie Wam po prostu milej, żebyście mogli sobie po prostu pooglądać no, takie życie, normalne życie. Dobra, moi drodzy, zabieram się za paznokcie, bo naprawdę niedługo, jak będę wychodziła, nie zrobię znów połowy rzeczy, a tego nie lubię. Tak więc, moi drodzy, do następnego, do miłego. No, witajcie. Widzicie, już umyłam busy. Powiem Wam, że są fajne takie w dotyku po tej masce. Zaraz muszę sobie rozczesać. Na razie udało mi się pomalować paznokcie. Powiem Wam, że tym razem pomalowałam. Nie wiem, czy widzicie, bo tu kurczę, światło mi może przekłamywać. To jest ten Vibon Express Growth. Ja go chyba pokazywałam Wam. Nie wiem, czy ten film już się pojawił, czy też nie przed tym vlogiem. W każdym razie jest to jeden, słuchajcie, z moich ulubionych lakierów, dlatego że on jest tak pięknie, słuchajcie, wygląda na paznokciach, że po prostu jestem w nim zakochana, a kosztuje naprawdę grosze. I to jest numer 395 z Vibon. Powiem Wam, że jest rewelacja. I zanim rozczeszę sobie włosy, oczywiście użyję tego mojego cudownego olejku z czarnuszki, Bioelixir. Powiem Wam, że jestem zakochana w tym zapachu. Tak pięknie, tak cudownie pachnie, bym powiedziała, że taką gumą balonową. Coś niesamowitego.
No ale nic. Także ja muszę wziąć szybko sobie te włosy, ogarnąć. Czekam jeszcze, jak mi te paznokcie wyschną, bo pomalowałam jeszcze je serżwitem. No po prostu tak, powiem Wam, że ten kolorek jest przecudowny. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No jeżeli będzie ta maska dobra, to na pewno Wam o niej powiem. Wiecie co, może ja Was troszeczkę przesunę sobie tutaj, żebyście nie byli tak prześwietleni. Czekajcie. O, i teraz będzie super. Jeszcze raz Wam pokażę ten makierek. Nie, już. Wiecie co? Albo zrobimy coś takiego. Czekajcie. O, tak, teraz będzie super. Tak wygląda lakier na paznokciach. Zobaczcie, czekajcie. O. A tutaj mamy ten lakier, o którym Wam też mówiłam, wspominałam i który zdecydowanie Wam polecam. O Jezu, powiem Wam, że tak mi się nie chce wychodzić z domu, jest tak brzydko. Znaczy w sensie takim słoneczko świeci, ale jest strasznie zimno. Ja nie lubię, jak jest zimno, po prostu. Cudownie pachnie, cudownie pachnie. No dobra, moi drodzy, więcej czasu Wam nie zabieram. Muszę jeszcze odwiedzić jedno miejsce, mianowicie pocztę, bo jakieś mam awizo do odebrania, ale postaram się jeszcze do Was odezwać, a jak nie, to po prostu włączę kamerę i się z Wami pożegnam na koniec tego dnia. Tak więc, moi drodzy, dobrego dnia, miłego dnia i sympatycznego oglądania. Moi drodzy, witam Was w kolejnym moim vlogu. Jak widzicie, ze mną już jest znacznie lepiej. Mamy sobotę. Tu mam przed sobą stertę prania, którą złożyłam, ale muszę jeszcze ułożyć do szafy. Pralka jeszcze ostatnia, którą wstawiłam, mi pierze ubrania. Jak widzicie, już jestem wyszykowana. Nie wiem, czy powiedziałam, że mamy sobotę. Nieważne. Jest wczesna godzina ranna. Ja teraz, co muszę zrobić? A, wiecie co? Chodźcie ze mną, może wy pomożecie mi wybrać jakiś zapach na dziś? No okej, okay. Co my dzisiaj to wybierzemy? Tak się też zastanawiam, powiem Wam, że może tą Lolitę Lempicką? To jest chyba ta Lolita Lempicka Night, tak mi się wydaje. No dobra, lecimy. Gdyby któraś z Was pytała, co też ciekawego mam na ustach, ostatnio powiem Wam, że owszem, używam moich klasycznych czerwonych kredek z Golden Rose 9, 6, 23, dobrze pamiętam? To jest 6, czekajcie, 9, jak na złość, 20 i chyba 23 mam tutaj w środku, no ale dobra, nieważne. I tutaj tym razem mam, wiecie co, 17. Nie wiem, czy zobaczycie. Nie, zaraz Wam pokażę. O, widzicie, to jest 17. Ta matowa Golden Rose, no przepięknie wygląda na ustach. No i wyszłam, kochani, na Biedronki. Jest, powiem Wam szczerze, jest tak cieplutko. Zdjęłam sobie ten szal, bo jest po prostu za gorąco. Cóż ja mam Wam powiedzieć? Powiem Wam szczerze, że naprawdę jest tak gorąco, że sobie nie przypuszczałam nigdy w życiu, że po prostu jeszcze w październiku możemy mieć takie ciepłe dni. No dobra, moi drodzy, ja śmigam szybko do mojej Biedroneczki. Może mi się uda jeszcze po drodze zrobić jakieś fajne ujęcia. Nie mam zbyt wiele czasu, ale powiem Wam, że kurczę, jest tak gorąco. No nic, mam nadzieję, że Wy również macie bardzo przyjemną pogodę, że u Was jest równie pięknie. O, lubię, słyszycie? Tak, nie dość, że bardzo fajnie te liście pod stopami szeleszczą, to jeszcze jest tak przyjemny zapach. Ale powiem Wam, że kurczę, gdybym wiedziała, że tak będzie cieplutko, to bym się tak grubo nie ubierała. No dobra, moi drodzy, nie narzekam.
Śmigam szybciutko, bo naprawdę mam niewiele czasu. Mam nadzieję, że za bardzo też nie trząsę tą kamerą. Bo jak mi się uda coś w sklepie nagrać, to nagram, a jak nie, to wtedy odezwę się do was już na chwileczkę, już jak wyjdę z zakupami, bo jeszcze muszę do impostu jedną przesyłkę odebrać. Tak więc trzymajcie kciuki i do miłego. In the meadow, on our favorite place, when spring is coming. Jestem po zakupach, śmigam teraz szybciutko do impostu, bo muszę załatwić jedną sprawę, odebrać po prostu przesyłkę i tyle. Ale powiem wam, że naprawdę zaczynam żałować, że tak grubo się ubrałam. Po prostu jest tak cudownie. Przepraszam, że się tak podniecam tą pogodą, ale po prostu jest cymesik i uważam, że pięknie nas pogoda rozpieszcza, naprawdę. Korzystajmy z tego, póki możemy. Dobra, lecę dalej. Moi drodzy, to są całe moje zakupy, także żadne szaleństwo. Śledź w pomidorach, taka większa puszka była. Pomidorki, chlebek żytni, dwie bułeczki. Taka krajanka twarogu, tutaj jest żółty ser, marchewka, boże, ziemniaki, batat jeden, wziąłam sobie też ten świeżo wyciśnięty sok z grejpfruta, no i białe i czerwone wytrawne wino. Tak więc jak widzicie, szybkie, krótkie zakupy. Poza tym, że zmachłam się, bo jest tak gorąco, muszę się zaraz przebrać, bo zaraz muszę wyjść z domu. A ja nie wiem, czy dzisiaj jeszcze coś dla was będę nagrywała. Jeżeli tak, to będziecie wisieli, co dalej jest w tym blogu. Natomiast jeżeli nie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Poproszę o kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym blogu. Ciao! Powiem wam szczerze, że właśnie wróciłam do domu. Mamy godzinę, już wam mówię, przepraszam, jestem w ogóle nie rozebrana. 18, jak możecie zobaczyć. I powiem wam, że jestem tak wściekła. Już wam mówię dlaczego. Otóż tak. Dzisiaj dostałam SMS-a odnośnie tego, że kurier będzie próbował dzisiaj dostarczyć mi przesyłkę. Okej, w porządku. Kurier do mnie zadzwonił coś o godzinie chyba 13. Jakoś tak. Nie mogłam odebrać, bo no, po prostu nie mogłam. Więc napisał do mnie krótką wiadomość SMS, kurier. No to się domyślam, no tak, no przesyłkę, no czekam na przesyłkę, no wiem, że kurier, fajnie, że dał znak, że to on. Więc mu napisałam, zapraszam po 15. I co? To się okazało, a jeszcze mu później dopisałam, że żeby nie zostawiał przesyłek u sąsiadów, bo to jest, słuchajcie, to jest problem dla nich, oni później, bo... Co wam jeszcze chcę powiedzieć, to był kurier z FedExu i ja zawsze mam problem z FedExem. Słuchajcie, no jakby nie było, po prostu jak w mordę strzelił, zawsze jeden i ten sam kurier. Żeby nie było, już nie chcę mówić, jakie on jest narodowości, bo to już nawet nie o to chodzi, bo znów wyjdę na rasistkę. Po prostu chodzi o to, że ja nie wiem, czy on po złośliwości to robi. Już któryś raz go prosiłam, żeby nie zostawił sąsiadów. Którykolwiek inny, słuchajcie, kurier dzwoni do mnie, mówi, że mi nie pasuje. I próbujemy jakoś rozmawiać, albo nawet pamiętam, że też miałam chyba dwie takie sytuacje, że nie mogłam odebrać, on mi napisał i się SMS-ami dogadaliśmy. I nie było żadnego problemu. A on po prostu po złośliwości, oczywiście, co zrobił? Zostawił u sąsiadów. I jeszcze jest na tyle bezczelny, że on nie poinformuje, że zostawił u sąsiadów. Tylko sąsiadka musiała do mnie przychodzić. Ona nie wiedziała, tak, czy już jestem w domu, czy nie. Mówiła, że co godzinę przychodziła, pukała, aż musiała mi kartkę zostawić, że akurat u niej zostawił przesyłkę. No to jest dla mnie chore. Jeżeli
Nie wiem, ktoś, kto ma wpływ na to, co się dzieje w FedExie i obejrzy ten film, bardzo proszę, miejcie naprawdę pieczę nad swoimi pracownikami. Bo jeżeli klient prosi o to, żeby nie zostawiać przesyłki, no to do cholery, no. Przecież gdybym chciała, to bym sobie zamówiła na poczcie albo w impoście. A ja nie wiem, no to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie coś takiego, że ja po prostu nie zamówię przesyłki opłaconej, tylko po prostu wezmę taką przesyłkę za pobraniem. I wtedy nie zostawię sąsiadu, bo ja u sąsiadki nie zostawię pieniędzy. I będzie musiał wtedy przyjechać, będzie musiał próbować się chcieć ze mną dogadać. No po prostu powiem wam, przepraszam, że ja tak po prostu. Ale że wam o tym mówię, ale naprawdę wkurza mnie takie lekceważenie. W tym momencie to ja czuję się na usługach tego kuriera, a nie, że on jest na usługach moich. Czy ja jestem jego klientem. Więc on powinien się do mnie dopasować. I po raz kolejny też chyba ktoś o tym mówił. I ja po raz kolejny też chcę o tym powiedzieć, że tak naprawdę firmy kurierskie to ma być jak gdyby konkurencja dla Poczty Polskiej. A oni absolutnie nie są żadną konkurencją. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenie z FedExem, ale dla mnie FedEx to jest najgorsza firma kurierska z możliwych. No do tej pory nie spotkałam z FedExu żadnego kuriera. Może były pojedyncze wyjątki, ale powiem wam, że no to jest jakaś kpina, no po prostu. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Poprzednim razem, jak była taka sytuacja, to zadzwoniłam, słuchajcie, na infolinię, tak? I mówię, że no mam jakiś problem z kurierem, że nie mogę się z nim dogadać, czy mogą, nie wiem, tą przesyłkę mi na inny termin przełożyć i tak dalej, i tak dalej. To ta pani oczywiście powiedziała, nie jest obowiązkiem kuriera panią informować, że on ma przesyłkę. Ja mówię, jak nie jest jego obowiązkiem? To znaczy, że on może sobie zostawić byle gdzie tą przesyłkę i to naprawdę nikogo nie interesuje? Noż kurde, nie po to płacę pieniądze, 17 czy tam 20 nieraz złotych za przesyłkę, po to, żeby kurier mnie nie informował. Bo on ma gdzieś jakiś oddział, gdzieś tam i on może sobie tam zostawić. No przecież to jest chore. Ja wiecie co, powiem wam szczerze, ja naprawdę tego nie rozumiem. Och, i co gorsza, ja wiedziałam, że to jest FedEx i nie miałam tam możliwości, nie miałam opcji wybrania innego kuriera, nie miałam opcji, miałam tylko dwie opcje, może tak powiem, miałam opcję dostawa kurierem albo dostawa kurierem za pobraniem i kurierem FedEx, ewidentnie było napisane FedEx, więc powiem wam, że no po prostu ręce opadają i powiem wam, że chciałam naprawdę już teraz, jak zaczęłam, jak weszłam do tego mieszkania i właśnie sąsiadka do mnie mówi, pani Angeliko, mam dla pani przesyłkę, no to po prostu mnie nie wiem, już taka wściekłość we mnie zburzyła, no ale podziękowałam tej kobiecie, bo to nie jest jej obowiązek odbieranie za mnie przesyłek, a obowiązkiem kuriera jest mi dostarczyć i się ze mną dogadać. Dobra. W każdym razie i powiem wam szczerze, że naprawdę się zastanawiam, czy nie opisać tej całej sytuacji i nie zgłosić tego po prostu do tej firmy kurierskiej, że to już jest któryś raz przypadek i to dokładnie ten sam kurier. Więc powiem wam, że no bo pytałam tą sąsiadkę, czy to jest ten, no bo ona go zna, bo już któryś raz u niej zostawia. No mówi, no tak, no co, nawet nie podziękował, nic, po prostu dał, proszę przekazać i tyle, i poszedł sobie. No nie pytał ją, czy ona mogłaby przekazać, czy może, czy no wiecie co, dla mnie to jest, ja bardzo szanuję kurierów, bo mają zajebiście, przepraszam za wyrażenie, zajebiście trudną pracę. Ale jeżeli ktoś olewa w ten sposób swój zakres obowiązków, swoje obowiązki i klienta, to dla mnie to jest, wiecie co, to jest dla mnie nagana. O Jezu, dobra, poczekajcie. Ja się rozbiorę, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś do was powiem, bo czeka mnie małe ogarnianie mieszkania, bo właśnie znajomi mają do mnie przyjść i powiem wam, że po prostu muszę się uspokoić, wezmę, otworzę tą przesyłkę, już wam dzisiaj nie będę pokazywała, bo naprawdę się nie wyrobię, może jutro wam pokażę, co też takiego ciekawego zamówiłam, w każdym razie musiałam to po prostu wam powiedzieć, wyrzucić to z siebie, bo no nie wiem, napiszcie mi, czy wy też macie takie przypadki właśnie z tą daną firmą kurierską, czy nie, czy to jest po prostu taki jeden, jedyny przypadek na milion, no nie wiem, no powiem wam, że
Dobra, dobra moi drodzy, kończę. Jeżeli dzisiaj nic nie nagram, to życzę Wam spokojnej nocy, bądź też miłego dnia, w zależności o której porze oglądacie tego vloga. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. Buziaczki i oczywiście do następnego. Ciao!